Dzień dobry. Dziś będziemy łowić w rzece Mekong. Celem będzie sum rekini. No i zaczynamy łowić. Brak ryby. Tajmy tylko. Ryba, ryba i po rybie. Może tym razem będzie sum rekini, albo nawet legendarny sum rekini, chociaż to bardzo było mało prawdopodobne. O, jeziotr chiński. No to się pochwalę. Jeziotr chiński. Gonno, to jest taki sum, ale już bliżej. Sum się zerwał niestety. Wielka ogończa, ale się niestety zerwała. Znowu ryba, tym razem ryba do zadania. Czy ja wiem, jaka to będzie ryba? O, jeziotr syldaryjski. Teraz się pochwalę. Niestety się same jeziotry łowią. A inne ryby to się nie łowią. Nie ma nawet najmniejszego suma rekiniego. A to on przecież. Znowu jeziotr chiński się zerwał. Teraz już jest ryba, pewnie jakaś wielka. Faktycznie jeziotr. Tylko ta ryba mogłaby taka być. Znów 10 sztuk ryb. Postęp 3 na 10. Co to za ryba ciekawe? Znowu jeziotr. Gdyby chociaż jeden sumik rekini się złapał, to też by ostatnio pangaza złapałem. O, znowu tajmen się zerwał. Tajmen. Może jakąś inną rybę uda jeszcze złowić na roślinność wodną.
O, amur. To jest taka ryba roślinożerna z rodziny karpi. Ale ładny osobnik. Karp tym razem syjamski. To jest wielki karp taki. Te ryby to trudno biorą dosyć. Znowu amur tym razem zwiał. Zimowe jeziorko. Jeszcze raz spróbuję zapolować na sumika rekiniego. Błystka. Tylko na to sum rekini może wziąć. Gonno. To jeszcze sumrykin nie weźmie. To będzie brał. Znowu jesiot. Niestety się nie udało złapać ryby. Zerwała się ryba. Może jakąś ostatnią rybę mi się uda coś złowić. Będzie ostatnia ryba. Nie, to trzeba będzie morskie. Teraz spróbuję złapać flądrę. Może się złapię. Tego walecznego. Flądra jest. Złapała się. Przynajmniej to się złapało. Może trofeum zrobię. O, pangaza to tutaj złapałem. Piranie duszka.
tu ma Wernera. Wernera. I strętwę i ducha brazylijskiego duszka. To na razie. I...